Witaj na kanale Rock Day. Jeżeli zdecydowałeś się, czy zdecydowałaś się grać na basie, to po prostu coś wspaniałego. Gratuluję, bardzo się cieszę. Basistów jest ogólnie dość mało. Poprawimy kamerkę. Basistów jest dość mało, więc właściwie im więcej basistów, tym lepiej. Po prostu to jest bardzo dobrze, że ktoś chce grać na tym instrumencie. To jest instrument taki troszeczkę, można powiedzieć, taki trochę zaniedbany, bardzo dużo różnych memów jest na temat basistów, prawda, że tam powiedzmy, ile dziewczyn wokalista ma po koncercie, to tam, prawda, całe stado, ile ma gitarzysta, tam też parę, perkusista jedną, a basista zero, no nie? Takie to trochę śmiszki, podśmiechujki różne takie, ale tym się naprawdę nie przejmujemy. Zwykle myślę, że basista też jest postrzegany jako taka osoba, o taka zapchaj dziurę, no gra na basie tam jakieś, prawda? Właściwie, że nic basista nie umie zagrać. No właśnie, no też o to chodzi, żeby nie można myśleć tylko w ten sposób, a zagram na basie, nikt nie chce grać, to ja zagram na basie. Troszeczkę myślę, że przez to, że bas jest instrumentem bardziej rytmicznym razem z perkusją, to też dlatego trochę jest tak postrzegany. Bardziej wybija rytm, nie za bardzo dźwięki, nie za bardzo się przebija w paśmie i właściwie to tak powiedzmy niby jest, tak, ale z drugiej strony, ale jak z drugiej strony nie słychać basu, to w ogóle jest lipa, bo po prostu nie ma basu i nie słychać go, prawda? Bardzo niefajnie jest. Dobra. Wracając już do tematu zajęć, mianowicie podstawy w grze na basie, o co w ogóle chodzi. Bas zwykle w ogóle ma tak naprawdę 4 struny. To jest podstawowa wersja basu. Raz, dwa, trzy, cztery. Struna pierwsza, zaczynamy zawsze od najcieńszej. To jest G, druga D, trzecia A, czwarta E. Czyli prawda? Cztery struny. O, cichutko, nie denerwuj się. Cztery struny. I właściwie to jest podstawowa sprawa. Druga sprawa to jest taka, że struny są sporo grubsze, o wiele grubsze niż w gitarze elektrycznej, czy klasycznej, czy akustycznej. Tak, sporo grubsze. Co za tym idzie? Troszeczkę inna jest inny sposób grania. Z racji tego, że struny są grubsze, to siła uderzenia w te struny jest ciuteńkę większa. Powiedzmy, no, nie chodzi o to, żeby się siłować za bardzo, ale chodzi o to, że przez to, że struna jest grubsza, łatwiej ją po prostu, łatwiej ją, czy fajnie ją uderzać palcami. Wyobraź sobie, masz cienki drucik, tak jak struna gitarowa, i grać palcami. No nie za bardzo. Struna wtedy jest w gitarze za cienka i po prostu nie za bardzo da się wydobyć. Przez to, że w basie struna jest gruba, to drganie struny powoduje, że jest bardziej ciężkie. Ta fala, która jak uderzam w strunę. Cicho tam. Ta fala po prostu powoduje, że struna drga, jest twardsza po prostu. Trwalej ten dźwięk się utrzymuje i bardzo fajnie się gra po prostu palcami. No, na przykład powiedzmy strunę trzecią. Zupełnie inaczej brzmi. Myślę, że to zrozumiałeś, co mówię, bo sam chciałbym się zrozumieć. Nie, no żartuję. W każdym razie, czyli grubsze struny. Technika właśnie grania jest taka, że po prostu dużo basistów gra palcami w prawej ręce. Głównie się gra palcem pierwszym i drugim. Taka jest prawda? Palcem pierwszym i drugim. Kciuk natomiast stanowi punkt podparcia. Zwykle na przykład jest tak, że jeżeli gramy na strunie trzeciej, drugiej albo pierwszej, kciuk leży na strunie
najgrubszej basowej, ewentualnie gdzieś się przesuwa. Jeżeli gram na tych strunach, to, na najgrubszej, jeżeli gram na cieńszych strunach, to ten kciuk jakby, można powiedzieć, schodzi jak po schodkach, prawda? Jeżeli z kolei gram na najgrubszej strunie, kciuk opiera się na, przetworniku. Czasem w gitarach basowych jest taka specjalna listewka, która powoduje, że właśnie trzyma się kciuk i po prostu się opiera na tej, listewce takiej. Albo po prostu opieram na korpusie. Ja lubię po prostu tak, jeżeli mam taki uchwyt, o tak trzymam rękę, to mi jest, bardzo, fajnie, grać. Nie za bardzo jak tak mam, to ten punkt oparcia traci swoje, można powiedzieć, oparcie. Uderza się mniej więcej na wysokości, tak jak tutaj, tu mam ten przetwornik, mniej więcej w tych rejonach strunę się uderza. Tutaj przy mostku jest bardzo ciężko. Bardzo szybko palce bolą i nawet ciężko wydobyć dźwięk. Nie za bardzo brzmi, jest dość, ciężej. Tu z kolei przy gryfie to też jest dźwięk taki. Nie za bardzo. Dlatego najlepszy jest rejon między tymi dwoma palcami moimi. Powiedzmy gdzieś tutaj najlepszy jest rejon. Najlepiej uderzać mniej więcej w tych miejscach. O, takie tu. Więc tutaj o to, to chodzi, właściwie w tej ręce. Oczywiście gra się też piórkiem jak najbardziej. Dużo, basistów gra, piórkiem. To nie jest oczywiście żadna, słabość ani żaden powód do, wstydu. Są też rzeczywiście ludzie, prawdziwy basista, to gra tylko palcami jest i tak dalej, Ale sobie zauważ, ilu gitarzystów, ilu basistów metalowych, czy też nie tylko metalowych gra, piórkiem. Dlaczego piórkiem? Piórko powoduje, że dźwięk atak, czyli ten pierwszy, jeżeli uderzymy strunę, pierwszy ten jakby sygnał, który struna wydaje, przy uderzeniu piórkiem atak jest ostrzejszy. No to zobacz sobie, posłuchaj, jak zagram sobie zaraz, gdzie jest jakieś piórko. Zagram palcami strunę A, trzecią. Odsunę się trochę, żeby widać. Zagrajmy piórkiem. Wyraźnie słychać, jeszcze raz zagram palcami. A piórkiem. Słychać, tą różnicę, prawda? Czyli atak, ten pierwszy, dźwięk, poza tym jest też bardziej klarowny, bo palec ma opuszek palca ma, nie ma jakiegoś ostrego zakończenia, prawda? Więc po prostu on powoduje, że dźwięk jest bardziej okrągły. Taki, bardziej okrągły przy uderzeniu. Piórko natomiast powoduje, że dźwięk jest ostrzejszy. Oczywiście zależy też od stylu muzycznego, jaki gracie, od potrzeb, od tego, czy ma być delikatnie, fajnie na przykład do ballad, fajnie brzmi jak mamy.
I myślę, że widzisz wyraźną różnicę między graniem piórkiem a palcami, więc tutaj nie jest żaden wstyd, że ktoś gra piórkiem, prawda? Teraz tak, lewa ręka. Lewa ręka, generalnie gryf basowy jest tak w zasadzie struny grubsze, ale gryf jest cieńszy i dzięki temu troszeczkę może łatwiej jest rozkładać palce. Bo w gitarze basowej, tak jak widać, aż tak jak widać, no nie wiem. Nie wiem, czy tak wyraźnie widać, jeżeli ktoś jeszcze nie ma basu, to nie do końca to widzi. Odległości między strunami, przepraszam, między progami są większe. Muszą być większe, dlatego żeby był odpowiedni dźwięk, żeby gitara stroiła, jeżeli byłyby inne, bo mezura jest większa, czyli ta odległość mezura tu jest dość duża, większa niż w zwykłej gitarze, żeby teraz odpowiednie były dźwięki na odpowiednich progach, żeby one były takie, że można było nastroić i współbrzmieć z innymi instrumentami, to po prostu muszą mieć odpowiednie długości te progi. Więc przez to progi są po prostu troszeczkę szerzej ponabijane niż w zwykłej gitarze. Przez to to są trochę, powiedzmy, trudności. A, bo ja tam gram właśnie na gitarze, mam małą rękę i chcę grać na basie, mam małą rękę, prawda? I czy faktycznie, no tak ludzie się pytają, czy faktycznie wypadałoby, żebym grał? No jak najbardziej, oczywiście, że tak, bo nie często rozkładamy tak palce do grania na basie. Zwykle robimy tak, że po prostu ręka się przesuwa, no nie? Tak samo jest na gitarze, że po prostu ręka się przesuwa i wcale nie musimy rozkładać tak, chyba że to są jakieś zwariowane akordy w stylu Petrucciego. Teraz kolejny aspekt to też jest ten, że struny są troszeczkę szerzej. To bardziej dotyczy uderzania palcami w prawej ręce, przez to, że one są szerzej tutaj, to troszeczkę rzadziej uderzamy, czy łatwiej jest grać w pojedynczą strunę i nabierać rozpęd grając. Gdyby były wąsko, byśmy nie dali rady w ogóle palców rozpędzić, prawda? Tych ruchów zrobić, tylko trzeba było. Bardzo trzeba było się spinać i tak ściśniać, więc dlatego fajnie też, że są struny troszeczkę szerzej zrobione, rozłożone. No tak, cóż więcej powiedzieć. Zwykle basiści używają tak: gitara, pasek, kabel, wzmacniacz i właściwie więcej niekoniecznie im do życia potrzeba. Oczywiście różne efekty można kupować, to no, nikt nie powiedział, żeby nie używać efektów, chorusów, przesterów, kompresorów, czegokolwiek innego. Jednak według mnie troszeczkę tak jest, jakby cała filozofia basisty jest prostsza trochę. Dobry wzmacniacz, dobra gitara, dobry kabel, dobry basista i koniec. I właściwie tak naprawdę wiele nie trzeba. Oczywiście zalecam eksperymentowanie, kupowanie różnych efektów, kupowanie różnych rodzajów wzmacniaczy czy jakichś cudów. Aczkolwiek jakby taka. Im prościej, tym w zasadzie z mojego punktu widzenia, tym lepiej. Po prostu tym bardziej jest jakby, tym bardziej naturalnie, tym bardziej tak jest, można powiedzieć, rasowo. Cóż tu jeszcze powiedzieć? No, w następnych filmikach na pewno będę pokazywał też, jak robić, jakie ćwiczenia grać, jak nastroić gitarę basową, jak w ogóle układać ręce i takie różne aspekty. Bo na razie tylko pokazuję, jak mniej więcej z grubsza to wygląda, prawda? Bas. Basista, kurde, kabel, wzmacniacz, no nie? Więc właściwie to byłoby tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu na dole. Jeżeli jakieś sugestie co do nowych lekcji, to oczywiście też koniecznie napisz, bo bez napisania ciężko będziemy wiedzieć, co byś chciał, czy chciała, żebym zrobił nowego. Cały czas widzę te pudła tam z tyłu. Także dobra. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.